Siemaneczko, cześć, witajcie. Jestem Kasper Błoński i odzywam się do Was po długiej przerwie na YouTubie, krótszej przerwie na Instagramie, ale w końcu się do Was odzywam i jest to filmik zupełnie inny niż wszystkie poprzednie filmy. Dziwnie, bo nigdy takiego filmu nie nagrywałem. Sorry, jestem troszkę poczębiony i mówię przez nos, no ale to jest chyba najmniej ważne tutaj dzisiaj. Myślę, że jako widzowie, jako moi znajomi, jako moi przyjaciele, jestem twórcą internetowym i uważam, że powinienem podsumować to, co stało się ostatnio i to wszystko, co się po prostu działo i wszystko, co było związane z walką na Fame MMA. Będę starał się mówić tutaj krótko, zwięźle i na temat, żeby się za bardzo nie rozwijać, żeby ten filmik był szybki, żeby był zrozumiały i żeby miał przekazać to, co ma przekazać. Długo siedziałem przed nagraniem tego filmiku. Zbierałem się na niego już 2 dni całe. Teraz jeszcze przed nagraniem siedziałem 2 godziny i zapisywałem swoje myśli, żeby stworzyć sobie jakąś mapę, żeby to, co tutaj będę dzisiaj mówił, żeby miało sens i żeby nie pominąć jakichś rzeczy. I żebym wypowiedział się po prostu na tematy, które są dla mnie ważne, a inne po prostu skoro się tutaj nie pojawiają, to nie chcę ich poruszać. Mam jak coś też tutaj laptopa z rozpisanymi moimi myślami, żebym nie pominął niczego albo o kimś nie zapomniał. Chciałem wam to powiedzieć, żebyście wiedzieli i nie pisali w komentarzach. On ma laptopa i czyta. Tak więc zapraszam do obejrzenia całego filmu i wysłuchania troszkę z mojej strony, jak to wyglądało i jakie są moje odczucia. I co, nie mogę dłużej przedłużać. Zaczynajmy. Chciałbym zrobić teraz coś, czego nie udało mi się zrobić po walce, czyli po prostu podziękować. Chciałbym podziękować Julce, moim rodzicom, Izie, Asi, Anzorowi, Mazurowi, wszystkim moim kumplom i przyjaciołom, którzy nie odciągali mnie od treningów i nie wyciągali mnie z domu, tylko pilnowali mnie, żebym przygotował się do tej walki. Chłopakom z sali, wszystkim fanom i wszystkim, którzy we mnie wierzyli i całej reszcie. Bo bardzo możliwe, że zapomniałem teraz o kimś, ale ty, jeśli o tobie zapomniałem, to wiesz, że podziękuję ci, jak się spotkamy. Naprawdę dziękuję wam wszystkim, bo to jest niesamowite, że jest tak wielu dobrych ludzi wokół mnie. Naprawdę się cieszę. Nie chcę mówić trzeci raz dziękuję. Po prostu dziękuję. Kolejnym tematem, do którego chciałbym przejść, to wszystko, co działo się dookoła tej całej gali, czyli konferencje, Instastorysy i wszystkie te rzeczy dookoła. Chciałbym was przeprosić za wszystkie moje błędy, które popełniłem, bo wiem, że popełniłem mnóstwo błędów i po prostu je zauważam. Założę się, że jest też mnóstwo rzeczy, których nie zauważam i jestem tego świadom. Ale tak jak zawsze wam mówię, staram się być po prostu sobą i staram się być z dnia na dzień coraz lepsze. I tą myślą zakończmy ten drugi temat, bo uważam, że bez sensu jest się nad tym wszystkim rozwijać i znowu to wszystko rozdrapywać. Chcę po prostu uciąć to grubą kreską i po prostu już nigdy do tego nie wracać. Kolejną ważną rzeczą, o której powinniśmy porozmawiać i której na pewno wszyscy jesteście ciekawi, jakie są moje odczucia co do tej walki i chciałem też poruszyć troszkę temat sportu, ale też króciutko, więc może zacznijmy od tego sportu. Pierwszy raz w życiu po prostu wziąłem się za siebie, tak jak kiedyś jak byłem mały, coś tam pochodziłem na basen, ale później złamałem nogę i całe długie lata nie robiłem nic. Pierwszy raz po prostu udało mi się poświęcić sportowi. Złapałem zajawkę do sportu i to po prostu działa. Zmienia się wasze myślenie, wasze samopoczucie, wasze ciało. Wszystko rośnie do góry i czujecie się coraz lepiej. No ale ja nie chcę być tutaj jakimś sportowym guru i wam mówić, że dawajcie teraz uprawiajcie sport. No to jest po prostu wasza decyzja. Jest dużo więcej plusów niż minusów, więc ja wam mogę to po prostu tylko polecić. I przejdźmy może do podsumowania walki, bo to jest chyba najszerszy temat, który chciałbym poruszyć w tym filmie. Walka. Jest to naprawdę grube przeżycie, którego nigdy w życiu nie doświadczyłem. A wydawało mi się, że doświadczyłem wiele. Dużo momentów z niej po prostu już nie pamiętam.
Już nie pamiętam, co tam się działo w środku. Naprawdę zniknęło z mojej głowy, jakby to się nie działo, ale jest też dużo momentów, które zostają i myślę, że z tej głowy już nie wyjdą. No ale może od początku. Myślałem, że dzień przed walką i dzień walki to będzie tak obrzydliwie wielki stres i kupa w majtach, że się nie spodziewacie się, co sobie wyobrażałem na temat tego. Mnóstwo osób mi na sali opowiadało, jakie to jest takie wydarzenie w waszym życiu, a zawsze takie wydarzenia sprawiają u was stres. I to chyba jest rzecz, która w tym wszystkim, co się wydarzyło, zdziwiła mnie najbardziej. Że Anzor i Mansur tak potrafili ustawić moją głowę, że ja przez te 2 dni chodziłem dużo spokojniejszy niż moja mama, niż moje menedżerki, niż moi kumple. Naprawdę, ja byłem tam najspokojniejszą osobą, oczywiście poza Anzorem i Mansurem. To wszyscy dookoła byli strasznie zestresowani, a ja chodziłem spokojnie i wszystkich uspokajałem. Masło maślane, sorry. I tak było do momentu dojścia na halę. No ta gala odbywała się w takiej hali. Jak doszedłem już na tą halę i zaczęło... Już byłem w środku i już wiedziałem, że za chwilę będę wychodził, że za chwilę muszę się ustawiać. Dopiero ten stres tak jakby nadszedł. I pamiętam momenty z wchodzenia, a nie pamiętam dokładnie, co się działo na przykład w klatce. Pamiętam, że Anzor mi mówił, żebym poczuł klatkę, więc podotykałem ją kolanami wszystkim. Ale tak wielu momentów po prostu nie pamiętam, że to jest aż dziwne. Taki moment, który najbardziej mi zapadł w głowie z tego wszystkiego, co tam się działo, to było, jak już tam zapowiedzieli wszyscy, już staliśmy w środku, już był sędzia, tylko ja jeszcze stałem odwrócony do Anzora i Mansura i coś z nimi rozmawiałem i nie wiedziałem, czy już się zaczyna walka, czy mam się odwracać, czy nie. Czy to już start? No, to jest takie wspomnienie, że było bardzo dziwnie i ten sam początek w ogóle był taki chaotyczny dla mnie. Nie wiem, co się wydarzyło, nie wiedziałem, że już się zaczyna, co tego. Naprawdę dziwne. No i teraz jest moment, w którym poruszę kwestię, którą już pisałem w swoim poście na Instagramie. Nie wiem, czy widzieliście. Czyli, że naprawdę muszę przyznać szacunek Marcinowi za przygotowanie do tej walki. Skubaniec był tak silny, nie spodziewałem się, nie sądziłem, że jest taka opcja, że będzie ode mnie silniejszy. A czułem, że jest ode mnie silniejszy po prostu fizycznie. Więc naprawdę szacunek za to. Pamiętam właśnie z tej walki, że były takie momenty, gdzie nie mogłem się po prostu od niego oderwać. Nie mogłem wyciągnąć rąk, żeby zadawać ciosy, czy nie mogłem wyjść z czegoś. Naprawdę był silny. Po pierwszej rundzie byłem tak zestresowany, jak poczułem, że to nie idzie tak, jak myślałem, że będzie szło, że będzie zupełnie inaczej, że tak mnie zaskoczył swoim przygotowaniem, że jak doszedłem do narożnika, to był obrzydliwie wielki stres w mojej głowie. I teraz naprawdę brawa dla Anzora i Mansura, że oni potrafili mnie z tego tak szybko wyciągnąć, nawet nie wiem kiedy, i tak poprzestawiać mi to wszystko w głowie, że wygrałem drugą i trzecią rundę. Naprawdę to było... Nie wiem do teraz, jak oni to zrobili, bo wiem, że czułem się źle po tej pierwszej rundzie, a oni... Tak o! I znowu powrócił Kasper, który wygrywa tą walkę. No i co? Wygrało to, o czym mówiłem tak często w wywiadach. Pamiętam, że często o tym wspominałem. Czyli parter. Jakoś tak... Naturalnie od zawsze czułem, że to jest moja płaszczyzna i mimo, że przed walką myślałem, że będę lepszy w stójce, to wygrał ten parter. To jest taka ciekawa rzecz do przemyślenia. Na końcu trzeciej rundy był dosiad, ciosy i to zapieczętowało moją wygraną. Dalej wstałem, byłem totalnie zmęczony, wycieńczony fizycznie, czułem się strasznie słabo, tlenowo czułem się ok. No i później już był werdykt, szczęście, naprawdę olbrzymie szczęście, to jest coś tak pięknego, coś pięknego. Miałem ochotę już tylko wrócić do szatni, spotkać się z najbliższymi, pogadać. I tak właśnie zrobiłem, olałem na początku wywiady, mówię, że potrzebuję czasu. Zadzwoniła mama, z mamą był tata i mój brat.
a jeszcze mnóstwo jakichś znajomych, którzy mnie dopingowali. Po prostu cieszyłem się chwilą. Po tym wszystkim wróciłem jeszcze szybko na wywiady i poszedłem z najbliższymi do pokoju. No i w pokoju oczywiście dużo rozmawialiśmy, cieszyliśmy się, trochę poświętowaliśmy i w trakcie tego wszystkiego stwierdziłem, że sobie posprawdzam Instagrama. Wtedy postanowiłem, że potrzebuję się odciąć i wrzucić tylko następnego dnia posta podsumowującego walkę i moje myśli. I zniknąłem z internetu na kilka dni. Potrzebowałem spędzić czas z moimi najbliższymi, żeby jakoś to wszystko poukładać sobie w głowie. No i muszę przyznać, że naprawdę nie było lekko, ale postanowiłem, że zostawię to po prostu dla siebie. Jak widzicie, dzisiaj jestem tu, w miejscu, którego raczej nie powinniście znać. I spokojnie, to nie jest żaden nowy dom ekipy, nie, ale to też jest coś wyjątkowego dla mnie. Spędziłem tu już 3 dni i czuję po prostu, jak odżywam. Te 3 dni były tak zwariowane i tak pełne dobrej energii, że to jest to, czego po prostu potrzebowałem. I uwierzcie mi, że już dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, co to jest za miejsce, co tu się dzieje i co tutaj się będzie działo. Ale niestety muszę zostawić was z tym do czwartku. Siemanko, witajcie, mówię już ze strefy montażu. Filmik przekładamy na środę na godzinę 17. Stwierdziłem, że nie ma co czekać, tylko lecimy po prostu z tematem. Jutro godzina 17. Tak więc subskrybujcie ten kanał i klikajcie w powiadomienia, bo po tych 3 dniach mogę wam powiedzieć, że naprawdę warto. I na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.